Witam serdecznie na cieszyńskim rynku, na kolejnej odsłonie cieszyńskiego radosnego świętowania Święta Niepodległości. Już za momencik przy akompaniamencie naszej orkiestry dętej Cieszynianka zabrzmi, mam nadzieję, Państwa gromkimi głosami Mazurek Dąbrowskiego. Pora zatem na niepodległą do hymnu. Do hymnu! Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, mili goście. Znów bije dziś na dziejowym zegarze Polski godzina wielkiej rocznicy. Znowu wskazówka przystaje na historycznej dacie 11 listopada, wywołując w sercu i umyśle każdego Polaka tyle wizji zwątpień i zwycięstw, upadków i porywów wielkości, tyle wspomnień chmurnych i słonecznych, tyle rozważań nad przeszłością i nad przyszłością Polski. Słowa wypowiedziane w związku z obchodami 20-lecia niepodległej przez Ignacego Mościckiego, ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej, nabierają w takim szczególnym dniu jak dzisiejszy szczególnego wydźwięku. Dziś wiemy już, mówił dokładnie 100 lat temu w radiowym przemówieniu z Cieszyna do narodu, że treść historii każdego nowego dziesięciolecia zależeć będzie przede wszystkim od nas samych. Dziś wiemy, że chcąc właściwie oceniać teraźniejszość i budować hasła dla przyszłości, musimy stale mieć przed wzrokiem i sumieniem narodowym obraz naszej przeszłości. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Daszyński, Witos, Korfanty. Różnymi ścieżkami szli ku niepodległej. Walka o nią wpisała się w codzienność naznaczoną trudem i pracą, kultywowaniem polskości i marzeniem o niej. Byli siłą tego wyjątkowego czasu i nawet różniące ich poglądy polityczne, środowiska, z których się wywodzili, przynależność społeczna i religijna nie zdołały tego zmienić, bo potrafili jednoczyć się wokół sprawy, której na imię Polska. Potrafili budować polską przyszłość na silnej tożsamości narodowej, na mocnych korzeniach, na pewnym fundamencie, by po 123 latach niewoli odrodziło się państwo polskie. Dziś w sposób szczególny doceniamy wysiłek wielu Polaków, który doprowadził do narodzenia się II Rzeczpospolitej. Składamy hołd tym wszystkim, dla których własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Szanowni Państwo, upamiętniając 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która w wyniku wielu zawirowań politycznych na nowo wpisała się na mapę świata i na mapę Europy, warto pamiętać, że polska wolność to zasługa kilku pokoleń Polaków. Warto pamiętać, że to wartość podstawowa, najwyższa, najważniejsza, ale też nasza powinność. Wartość zadana, którą należy stale pielęgnować i budować codzienną postawą, dobrym jutrem i zaangażowaniem w życie społeczne. Czym jest wolność? Wie ten, kto ją stracił. Niech dzisiejszy dzień będzie dla nas wszystkich refleksją nad tym, jak wyglądałby nasz kraj, gdyby nie przekonanie poprzednich pokoleń Polaków, że w końcu nadejdzie ten czas, że wszystkie starania, wyzwania, nadzieje się ziszczą. Narodu nie można zgładzić, jeśli żyje w sercach tych, którzy go tworzą. Choć łatwiej przecież mówić o miłości do ojczyzny, niż o niej świadczyć. Każde pokolenie musi znaleźć swój sposób, osobistą treść i wyraz patriotyzmu. Pamiętając, że patriotyzm przejawia się nie tylko w gestiach i intencjach, ale w praktyce życia,
w trosce o dobro wspólne, o siebie nawzajem. Szanowni Państwo, wracając pamięcią do walk o niepodległość, ale też zastanawiając się nad przyszłością, składam dzisiaj na Wasze ręce szczególne podziękowanie. 15 października tego roku wysoką, wręcz rekordową frekwencją w wyborach parlamentarnych pokazaliśmy, że demokracja jest dla nas ważna, że zależy nam, by Polska była krajem silnym, stabilnym i że my wszyscy chcemy decydować o przyszłości narodu. Bo niepodległość, drodzy Państwo, budowana jest każdego dnia. To nie tylko wielkie czyny, ale też suma takich wydarzeń, które dzieją się wokół nas. Dziękuję za każdy oddany głos, bo każdy głos ma znaczenie i decyduje o przyszłości naszego kraju. Brawo Polki i Polacy! Brawo mieszkanki i mieszkańcy Cieszyna! Tak wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych to dla nas wszystkich powód do ogromnej dumy, ale też dowód naszego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję również za pracę członkom obwodowych komisji wyborczych, dzięki którym udało się sprawnie przeprowadzić wybory w Cieszynie. Szanowni Państwo, 11 listopada to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego, ale też wielka radość wspólnego świętowania odzyskanej przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym dniu życzę naszej wspaniałej ojczyźnie, by naród, który ją zamieszkuje, był wspólnotą ludzi dobrych, nawzajem się wspierających, szanujących się i życzliwych, byśmy umieli pięknie się różnić, ukazując jedność i wspólnotę i zawsze byli otwarci na drugiego człowieka. Drodzy mieszkańcy, mili goście, wesołego świętowania!